To jest czwarty turniej, co roku widzimy, że poziom tego turnieju jest coraz wyższy. Drużyny ukraińskie, które tu zagrały w finale, pokazały chyba poziom, bardzo wysoki europejski poziom i na pewno dużo nasi i zawodnicy, i szkoleniowcy na pewno dużo się nauczyli, bo widać to jednak ten poziom, tą technikę, szybkość gry jednak jest jeszcze znacznie lepsza od naszej. I dlatego te turnieje są bardzo pouczające. No i podnosi się przy okazji poziom futsalu. Jest to sport, który w Polsce coraz większą furorę robi, coraz bardziej znajduje swoje miejsce. I myślę, że przyszły rok, który będzie już rokiem jubileuszowym 5. turnieju, będzie na jeszcze wyższym poziomie stał. No, tak się składa, że w tych drużynach coraz więcej zagranicznych zawodników różnej maści, począwszy od Brazylijczyków, zaczynają Polaków również kupować, jak widzimy, do tych zagranicznych drużyn. Także poziom rośnie, no i cieszymy się, bo jest to sport bardzo dynamiczny, bardzo taki widowiskowy. No i cieszymy się, że rekord, który w Polsce ma swoje już miejsce, bo przecież na podium, kolejny rok na podium znajduje swoje miejsce, bierze w tym towarzystwie, też się zupełnie nieźle znajduje. Cieszymy się, że wyszło to i organizacyjnie, i sportowo na takim ciekawym poziomie. Tak sobie pomyślałem, że w zasadzie pozycje, które zajęły poszczególne drużyny, tak wiernie odzwierciedlają pozycje w poszczególnych ligach. Bo wygrała drużyna Energii, bo jest mistrzem Ukrainy, a Uragan jednak jest tylko na podium, prawda? A jeżeli chodzi o polskie drużyny, to w takiej kolejności tak się skończyły rozgrywki ligowe, czyli Wisła, Rekord, Marwit, Clearex. Dokładnie wszystko się zgadza. Dziękuję bardzo polskim drużynom, które wzięły udział w tych zawodach. Natomiast ściągnięcie tak doskonałych drużyn, jakie ukraińskie, to jest szereg, powiedziałbym w cudzysłowie, nawet układów. To wynika z tego, że Uragan jest u nas na obozie ponad 2 tygodnie. To wynika z tego, że my jedziemy do Lwowa na turniej. Chcemy również, aby w przyszłorocznej edycji grała drużyna RAPAK Krudim, czyli mistrz Czech, aby oni do nas przyjechali. My za kilka dni wybieramy się do Czech. To dla nas, dla drużyny Rekordu, jest to duży wysiłek, bo my nie jesteśmy zawodową drużyną. To przychodzi nam ze sporym wysiłkiem, ale myślę, że no, dla dobra futsalu, dla dobra jego rozwoju warto to czynić. Każdy może już sobie pomyśleć o następnych edycjach, żeby w planach przygotowań nowego sezonu to uwzględnić. Myślę, że w tym turnieju tegorocznym zabrakło takich prawdziwych gwiazd futsalu. Oglądaliśmy bardzo dobry poziom futsalowy, ale tak jak chyba wszyscy sobie zdają z tego sprawę, prawdziwymi gwiazdami w tej dyscyplinie sportu są Brazylijczycy. W tym turnieju akurat chyba po raz pierwszy ich zabrakło. No, mam nadzieję, że w przyszłych edycjach się pojawią.